Cześć, z tej strony Arkadiusz Szymczak z portalu Ślązak.pl. Jesteśmy właśnie przed wejściem na główną halę Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, a jesteśmy tutaj dlatego, że właśnie lada moment rozpoczyna się World of Ink Tattoo Convention. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym zebrało się 300 tatuatorów z całego świata, którzy zostali specjalnie zaproszeni tutaj przez World of Ink Tattoo Convention. Poza tym są jeszcze lokalni artyści, którzy też prezentują swoją twórczość, więc jest tutaj całkiem sporo ludzi i całkiem sporo różnych stylów, kolorów, sztuki różnego sortu, bo nie tylko są tatuaże, ale są też obrazy, są też grafiki, jest biżuteria i bardzo dużo się dzieje. To jest mój projekt Banana Ink. Polega to na tym, że każdy może do mnie podejść i ja mu tłumaczę krok po kroku, jak wykonać tatuaż, ale na skórce z banana. Skórka z banana ma właściwości skóry ludzkiej, czyli przyjmuje tusz pod skórę. Co za tym idzie, możemy prawdziwą igłą, maszynką i farbą pobawić się na skórce z banana, nikogo nie raniąc, a może się zainspirować i później zostać tatuatorem. Już jest 101 tatuatorów, którzy zaczęli ze mną na skórce z banana. Na samej tej konwencji jest kilku, z czego też bardzo się cieszę. Oni też później nawet wygrywają sobie nagrody. To dla mnie jest mega duma. I w studiach tatuażu na świecie powszechnie stosowane. No i kiedyś usłyszałem o tym, dla zabawy zacząłem tatuować sobie w studiu mojego ziomka. A później dowiedzieli się o tym organizatorzy konwencji i zaprosili mnie na konwencję. I tak to jest 174. To jest wydarzenie, na które zjeżdża się grono tatuażystów i wszyscy tu dziarają. Jest ono otwarte dla zwiedzających, także ludzie, którzy na co dzień nie tatują, nie siedzą w ogóle w świecie tatuażu, ale ten tatuaż ich interesuje, chcieliby sobie coś zrobić, mogą przyjść, popatrzeć, znaleźć odpowiedniego tatuażystę do swoich oczekiwań. Nie byłbym sobą, gdybym nie wrócił z konwentu tatuażu bez tatuażu, a moje marzenie o zrobieniu sobie tatuażu na konwencie tatuażu spełnia Ada, która zrobi mi kuplę górniczą, pyrlik i żelosko, dlatego że jesteśmy w Ślązaku, dlatego że zawsze chciałem taki tatuaż mieć, więc zaraz będziemy zaczynać. My na szczęście do tego podeszliśmy w taki sposób, że ten tatuaż już trochę wygląda, jakby przeszedł swoje. To jest super, bo no, nawet jeżeli faktycznie coś by się tam podziało i by się trochę zmodyfikował z czasem, to będzie on wyglądał dobrze, no bo tak stylistycznie będzie wykonany. Bo właśnie mnie zastanawia kwestia tego, jak zmienił się jak zmieniła się klientela salonów tatuażu i czy więcej osób, które pracują w jakichś takich poważnych zawodach, robi sobie tatuaże, czy myślisz, że to takie tabu się przełamało, że już nie ma problemów w miejscach pracy, tak jak kiedyś było? Myślę, że tak, że na pewno. No coraz więcej osób się tatuuje. Te tatuaże są zresztą widoczne, jak popatrzymy, czy na mieście, czy gdzieś na wakacjach. No, jest coraz więcej wytatuowanych ludzi i to jest fakt, tak. Tatuują się lekarze, policjanci, też policjanci chyba zawsze się tatuowali, ale lekarze, zdarzało mi się tatuować lekarzy, osoby, które pracują w bankach, no w różnych dziedzinach pracują i mają te dziary. Fakt jest taki, że nie zawsze te osoby chcą mieć tatuaż w bardzo widocznym miejscu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.